Dzień dobry, dziś przygotuję Paschę Wielkanocną. Zabieramy się do pracy. Do przygotowania wielkanocnej Paschy potrzebujemy 150 g suszonej żurawiny, 100 g wiórków kokosowych, 1000 g tłustego twarogu, najlepiej trzykrotnie mielonego, 250 ml śmietany kremówki, 6 żółtek, 300 g cukru, 200 g masła oraz 2 garście obranych migdałów. Do wykonania wielkanocnej Paschy wykorzystaliśmy robota kuchennego. Wszystkie składniki będziemy dodawać stopniowo. Zaczynamy od utarcia żółtek z cukrem, aż masa będzie jasna i puszysta. Następnie w oddzielnym wysokim naczyniu ubijamy śmietanę. Dodajemy ją do pozostałych składników wraz z rozpuszczonym masłem. Następnie dodajemy zmielony twaróg, cały czas miksując. Wsypujemy żurawinę i wiórki kokosowe. Miksujemy aż do połączenia się składników. Masę na paschę przekładamy do sita wyłożonej kilkakrotnie czystą gazą. Przykrywamy paskę i dociskamy talerzykiem. Sito ustawiamy na misce, która będzie zbierała nadmiar wilgoci z masy twarogowej. Paschę wstawiamy na kilkanaście godzin do lodówki. Po upływie około 12 godzin pascha jest gotowa, jednak im dłużej poleży w lodówce, tym lepiej. Gotową paschę przekładamy na talerz i dekorujemy. My ozdobiliśmy ją migdałami i żurawiną. Gotowe. Pascha to tradycyjna potrawa wielkanocna, która do Polski przywędrowała z Rosji. Jest szczególnie popularna we wschodniej części naszego kraju. W lodówce można ją przechowywać nawet ponad tydzień. Życzymy Państwu smacznych świąt wielkanocnych.